Cześć, ja jestem Sarch i witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym chciałem wam zaprezentować grę Farm Machines Championship 2014 lub też jeśli ktoś woli używać polskich tytułów, to jest to gra Maszyny Rolnicze 2014 Wielkie Mistrzostwa. Produkcja polskiego studia Playway, kierowana wyraźnie do casualowego odbiorcy, dlatego że jest to typowa budżetówka, którą powinniście znaleźć w polskich hipermarketach za około 20 zł. Gra jest oprócz tego też dostępna na Steamie wprawdzie, ale tam cena jest wyższa, bodajże około 14 euro. A więc w przeliczeniu to będzie ponad 50 zł, więc zdecydowanie bardziej warto grę znaleźć w jakimś właśnie hipermarkecie, też zamówić przez internet sobie wersję pudełkową, która kosztuje właśnie około 20 zł. A czym jest ta gra? Po tytule możecie się domyślać, chociaż też nie do końca, dlatego że ja zawsze tutaj doceniałem i rozumiałem fenomen gier różnych symulatorów. Zdawałem sobie z tego sprawę i nawet sam od czasu do czasu spróbowałem sobie jakiegoś symulatora, ale zawsze mnie ciekawiło, jakby to było, gdyby ten temat rolnictwa poruszyć nie w typowym symulatorze, tylko w grze bardziej zręcznościowej. I tutaj właśnie odpowiedzią na takie moje przewidywania, na takie moje pytanie jest właśnie gra, którą prezentuję wam tutaj. Otóż mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju mistrzostwami wśród rolników. Wiem, że to może brzmieć dla was dość dziwnie, ale zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim w grze, zaczynając z nią zabawę, musimy sobie zacząć od zakupu naszego własnego ciągnika. Ja tutaj sobie zdaję sprawę, że niektórzy mogą być zdziwieni obecnością na moim kanale takiej gry, ale myślę, że w ramach urozmaicenia przyda się też właśnie materiał z tego typu produkcji. Być może kogoś ona zainteresuje, być może nie, ale tutaj ja wam chciałem przede wszystkim właśnie zaprezentować jej możliwości, więc przede wszystkim mamy tutaj właśnie możliwość zakupu własnego ciągnika. Ja w tej chwili mam taki jeden z podstawowych wykupiony, jednak tak jak mówię, tutaj możemy sobie wybierać pomiędzy poszczególnymi właśnie ciągnikami. Mamy moc silnika, maksymalną prędkość i skrzynię biegów oraz oczywiście cenę i na tej podstawie możemy sobie wybierać poszczególne ciągniki. Na początku stać nas tylko na dwa z nich, ja sobie właśnie jeden taki kupiłem. Później jeszcze są różne inne opcje, o których wam powiem niedługo, a najpierw pokażę wam tryb turnieju, który jest głównym takim trybem i tutaj właśnie znajdziemy różnego rodzaju zawody, w których możemy brać udział. Są na przykład zawody po prostu wyścigów ciągników, możemy się ścigać z innymi przeciwnikami, możemy wziąć udział na przykład w zawodach w koszeniu trawy i co ciekawe, są jeszcze takie zawody jak oranie pola, sadzenie ziemniaków, slalom z przyczepą, odbieranie zboża od kombajnu, wyścigi z przyczepami samozbierającymi, belowanie siana i tym podobne rzeczy. Ja tutaj naprawdę byłem pod wrażeniem tego, co tutaj możemy znaleźć, bo szczerze mówiąc wcześniej nie widziałem jeszcze takiej gry, w których właśnie te tematy rolnictwa, które są podejmowane w typowych symulatorach rolniczych, byłyby podjęte z takim przymrużeniem oka jak tutaj, że właśnie niejako walczymy z innymi rolnikami o tytuł najlepszego farmera. No to cóż, może zagrajmy sobie turniej w koszenie trawy. Zobaczycie, jak to wygląda. I tutaj od razu z góry uprzedzam, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to typowa gra budżetowa, więc nie spodziewajcie się oczywiście po niej zbyt wiele. Ona, jak tutaj znam was, większość swoich widzów, nie jest akurat skierowana do typowego gracza. To tutaj nie ma co ukrywać. Tutaj opuszczamy maszynę i proszę bardzo, zabieramy się za koszenie. Tak jest. Jeszcze, kurczę, takiej gry na moim kanale nie widzieliście. Swoją drogą, ja, kurczę, zawsze chciałem wam pokazać jakiś symulator. Teraz wpadła mi w ręce
ta typowo zręcznościowa produkcja i może od niej właśnie zacznę, ale kto wie, być może od czasu do czasu zobaczycie na moim kanale też taki typowy symulator, bo nie ma co ukrywać, to jest gra typowo zręcznościowa. Widzicie to nawet zapewne po modelu jazdy, tym ciągnikiem się jeździ naprawdę bardzo łatwo, zdecydowanie widać, że jest to właśnie gra przygotowana dla niedzielnego gracza, który od gier po prostu zbyt dużo nie wymaga i który też nie ma zbyt wielkich umiejętności, bo tutaj tak naprawdę wystarczy, że opanujemy tak podstawowe sterowanie jak dodawanie gazu, puszczanie tego gazu i skręcanie. Oprócz tego musimy na przykład właśnie jeszcze tutaj opuścić maszynę, żeby zabrać się za koszenie i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku właśnie konkurencja polega na jak najszybszym skoszeniu trawy. Ona jest widoczna tutaj oczywiście na ekranie, ale też widzicie w lewym dolnym rogu mapkę, gdzie jest pokazane, jak dużą część już skosiliśmy. Z kolei w prawym dolnym rogu ekranu, obok tutaj obrotościomierza, macie też wymagany czas na pierwsze miejsce. Jest to czas 2 minut i 50 sekund. Z kolei pod tym czasem, pod tym takim pucharkiem, macie naliczany zegar. W tej chwili już jadę minutę 36 sekund. No a jeszcze niżej macie rosnący, zapełniający się paseczek, który oznacza, jak dużą część tego pola już skosiliśmy. I jeśli zmieścimy się właśnie w granicy 2 minut i 50 sekund, no to wówczas otrzymamy złoty medal i otrzymujemy za to pieniądze, za które następnie możemy sobie zakupić jakieś ciągniki, ewentualnie stuningować sobie nawet nasz ciągnik. Opcję tuningu też Wam tutaj pokażę, bo to też jest dość ciekawa sprawa, że możemy stuningować nasz ciągnik zarówno mechanicznie, a więc usprawnić sobie jego osiągi, jak i wizualnie, czyli na przykład pomalować nasz ciągnik na jakiś kolor. Tak jak mówię, na pewno zdaję sobie sprawę, że wielu z moich widzów ta gra po prostu nie zainteresuje, ale jednocześnie chciałem ten materiał zrobić z myślą również o osobach, które po prostu lubują się w takich produkcjach typowo dla gracza niedzielnego, bo zdaję sobie sprawę, że właśnie te różne symulatory. O proszę, i teraz już mamy 100%, a więc nie musimy nawet kosić do końca, wystarczy cisnąć Enter. W ten sposób kończymy zadanie, zmieściliśmy się w czasie i otrzymamy dzięki temu złoty medal. Więc tak wygląda jedna z konkurencji. Proszę bardzo, otrzymuje nagrodę $4200. Nasza gotówka jest pokazywana przez cały czas tutaj i możemy sobie ją kontrolować. Następnie, co Wam tu mogę pokazać? Oranie pola, lećmy po kolei. Zobaczycie, jak wygląda właśnie na przykład oranie pola. Oczywiście z grubsza wygląda to podobnie jak koszenie trawy, ale jednak z racji na inne urządzenie, jakie tutaj mamy przy sobie, no to nasz ciągnik jest zdecydowanie mniej zwrotny w tym przypadku i troszkę trudniej tutaj się gra, to nie ma co ukrywać. Więc tak, teraz pod jedynką możemy obracać pług ewentualnie. Nie wiem, czy dobrze, że to zrobiłem. Weźmy, opuść maszynę. I teraz słuchajcie, w ten sposób zabieramy się właśnie za oranie pola. I tak to wygląda cała sprawa. Najlepiej w tym przypadku akurat, w przypadku tej konkurencji, najlepiej podnosić jest maszynę, kiedy kończymy orać. I wtedy zakręcamy, no i możemy kontynuować wówczas dalej, bo w innym przypadku po prostu może się okazać, że... Oj, kurczę, widzę, że ja tutaj to źle zrobiłem. Ja powinienem to jechać raczej w tę stronę. Proszę bardzo. I dopiero teraz, bo przed chwilą źle w ogóle przejechałem troszkę. I patrzcie, tutaj kompletnie nierówno mi się to udało to przeorać. I teraz może być już problem, bo powinienem właściwie zrobić to w takich odpowiednich odstępach. Teraz to strasznie niechlujnie zrobiłem i wówczas może być problem z naliczeniem tego zadania. Tak jak mówię, nie trzeba dokładnie całego pola przeorać, wystarczy, że ten pasek w prawym dolnym rogu ekranu nam się zapełni i wówczas po prostu zaliczamy konkurencję. Więc też tutaj gra oczywiście nam wiele wybacza i też warto o tym tutaj wspomnieć. No bo tak jak mówię, jest to gra dla początkującego niedzielnego gracza, a więc też i poziom trudności tutaj nie może być zwyczajnie zbyt wysoki. No cóż, teraz niestety nie zdążyłem na złoty medal tutaj, bo już teraz się pokazuje czas na srebrny medal, 2 minuty i 10 sekund.
No ale nie ma się co dziwić, bo zdecydowanie nie tak powinienem tą konkurencję wykonać, że sobie tak jeżdżę troszkę losowo. Przez to zdecydowanie sobie nam się to opóźniło wszystko. No ale już dojadę to do końca, żeby chociaż może srebrny medal zdobyć, o ile nam się oczywiście uda, bo też może być tutaj mały problem. No właśnie, znowu też nie zdążę nawet srebrnego medalu otrzymać. Brązowy jest za czas poniżej 2 minut i 40 sekund. No jeszcze kawałek tutaj musimy pola tego zaorać. Spróbujmy może z tej strony. No i dobra, ukończymy zadanie ze słabym czasem. I jak widzicie, to pole wygląda naprawdę dość dziwnie w tym momencie. Zdecydowanie nie naśladujcie teraz mojego stylu gry w tym momencie. Tutaj w ogóle można zobaczyć, że wcześniej na przykład zdobyłem srebrny medal. Tutaj jest pokazane, na przykład tutaj złote medale otrzymywałem, tutaj jakiś brązowy. Lecimy dalej, jeszcze pokażę wam może, jak wygląda tutaj na przykład sadzenie ziemniaków. Jestem w ogóle ciekaw, jaki będzie odzew z waszej strony pod tym filmem. Mam nadzieję, że też będziecie wyrozumiali w stosunku do tej gry. Zwróćcie uwagę na to, że gra jest bardzo tania, kosztuje właśnie w pudełkowej wersji około 20 zł. I tak jak mówię, jest ona przewidziana przede wszystkim dla takich niedzielnych graczy, którzy po prostu chcą troszkę zakosztować tego klimatu farmerskiego, a być może nie potrafią sobie poradzić w tych symulatorach farmy, bo ja też sobie tak się zawsze zastanawiałem, że przecież niektóre te symulatory farmy są dość skomplikowane jak na produkcję dla takiego początkującego gracza i myślę, że wówczas właśnie ta gra Farm Machines Championship z 2014 jest bardzo dobrą propozycją dla takiego bardzo, bardzo początkującego gracza, który po prostu chciałby sobie właśnie powykonywać te różne rolnicze czynności, czyli właśnie na przykład posadzić ziemniaki, czy też przeorać pole, a jednocześnie nie ma na tyle dużych umiejętności, żeby poradzić sobie z tymi wszelkimi kwestiami, które są podejmowane w tych stosunkowo skomplikowanych symulatorach. I tutaj po prostu tylko i wyłącznie przenosimy się właśnie na pole, robimy swoją robotę, czyli na przykład w tym przypadku zajmujemy się tymi ziemniakami i kończymy całą zabawę. I tak możemy sobie powtarzać poszczególne konkurencje. Tych konkurencji tutaj jest 40. Z pewnością ich wykonanie nie zajmie jakoś szczególnie dużo czasu. Proszę bardzo, teraz bez problemu udało mi się uzyskać złoty medal, bo na złoto potrzebowałem czasu poniżej 2 minut, a uzyskałem czas 1:28,90. Więc tak jak mówię, bardzo ciekawa propozycja dla właśnie takich najbardziej początkujących graczy. Myślę, że warto się tym zainteresować. Może jeszcze wam pokażę, jak wygląda wyścig z przeciwnikami. Chociaż tutaj powiem wam, że szczerze mówiąc jest to chyba jedna akurat ze słabszych konkurencji w tej grze. Dlatego, że nie ma co ukrywać. Tutaj wyścigi ciągników nie wzbudzają zbyt dużych emocji. Z prostego powodu. Te ciągniki są bardzo wolne. Nie wiem, być może jak tutaj wykupimy sobie lepsze ciągniki za większe pieniądze, to wówczas będą one szybsze. I te wyścigi ostatnie będą już dużo bardziej emocjonujące. Ale w tym przypadku wygląda to tak, że praktycznie jedziemy sobie po wyznaczonej trasie, którą widzimy właśnie na mapce w lewym dolnym rogu ekranu i po prostu na każdym kroku staramy się jak najbardziej ścinać zakręty, bo to jest maksymalna prędkość, jaką mój ciągnik w tej chwili osiąga. Jak widzicie, nie jest ona zbyt duża i ciężko jest po prostu dogonić przeciwników i dlatego tutaj bardzo ważne jest ścinać zakręty. Oczywiście nie można ich za bardzo ścinać, bo jeśli za bardzo wyjedziemy poza wyznaczoną trasę, to wówczas pojawia się strzałka, która nas informuje, że bodajże w ciągu 3 sekund musimy trafić z powrotem na główną trasę. Dlatego właśnie bardzo ważne tu jest, aby po prostu kierować się tymi skrótami i wówczas próbować jakoś wyprzedzać tych naszych przeciwników. Teraz nie wiem, czy mi się uda, bo tutaj kurczę jadę bok w bok. Ale dobra, spróbujemy przejechać. Nie wiem teraz, w którą stronę będzie zakręt. Jeśli w prawo to dobrze, jeśli w lewo to gorzej. Ale teraz muszę się chyba wycofać, bo powiem wam, że wow! Okej. Nie ma co jednak w ten sposób tutaj próbować. Oczywiście, tak jak model jazdy jest bardzo zręcznościowy, tak i też fizyka tutaj pozostawia sporo do życzenia, ale to też właśnie ze względu na to, że jednak jest to gra przygotowana właśnie dla takiego
casualowego odbiorcy, który na takie rzeczy po prostu wielkiej uwagi zwracać nie będzie. Sami widzicie, jak wygląda ten wyścig. Jedynie kiedy mogę się zbliżyć do przeciwników, to właśnie jakieś zakręty, bo nie ma co ukrywać, że przeciwnicy raczej obejmują te zakręty takim dużym łukiem, a my możemy jednak dość mocno taki zakręt ściąć i wówczas właśnie do przeciwników się zbliżyć. Ja wam może nie będę prezentował teraz całego wyścigu, bo ogólnie widzicie, jak to wygląda, ale cóż, jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby stanąć do wyścigu pomiędzy farmerami, to ta gra daje wam taką możliwość. Dobra, wyjdźmy sobie w takim razie do menu. Oczywiście w grze jest jeszcze kilka innych rodzajów konkurencji, które wam tutaj starałem się zaprezentować, chociażby w menu. Jeszcze oczywiście nie wszystkie konkurencje odblokowałem, ale po prostu kolejną konkurencję odblokowuje się wtedy, kiedy tutaj wykonujemy każdą poprzednią. Czyli na przykład jeśli teraz wykonam tą konkurencję koszenie trawy, to wówczas odblokuje mi się tutaj konkurencja belowanie siana. Więc tak to dalej wygląda, że trzeba po kolei wszystko zaliczać. Jeszcze wam pokażę ten obiecany tuning, bo to być może część osób zainteresuje. Oczywiście, jako że jest to gra zręcznościowa przeznaczona dla bardzo niedzielnych graczy, to mamy tutaj też bardzo ograniczone możliwości tego tuningu, bo możemy po prostu kupić sobie lepszy silnik, lepsze hamulce czy lepszą skrzynię biegów. Wszystko oczywiście kosztuje i w jakiś tam sposób wpływa na osiągi naszego ciągnika. Oprócz tego mamy również tuning optyczny, który również jest bardzo ubogi i jedynie mamy dostęp do kilku różnych skórek. Na przykład tutaj mamy taką skórkę, dalej mamy coś takiego i jeszcze tutaj skóra reklamowa, czyli ona akurat daje nam dodatkowy atut, że reklamodawca opłaca wstęp na wszystkie zawody, bo normalnie na większość zawodów trzeba jeszcze wpłacać jakieś pieniądze, żeby w ogóle wziąć w nich udział, więc gdybyśmy mieli na przykład wykupioną tą skórkę, to wówczas byśmy mieli wstęp na wszystkie zawody dostępny za darmo. No i cóż, to było na tyle. Można oczywiście jeszcze sprzedać ciągnik, ale to raczej się tutaj nie opłaca i nie warto z tego korzystać. Tak jak mówię, gra jest stosunkowo mało rozbudowana, jest to typowa zręcznościówka dla niedzielnego gracza, która to oczywiście nie musi się koniecznie spodobać doświadczonemu graczowi, no bo tak jak mówię, tytuł jest skierowany przede wszystkim do takich osób, które na co dzień nie grają, a które po prostu chciałyby się zwyczajnie rozerwać przed komputerem i właściwie tylko takim osobom myślę, że mogę tą grę polecić, bo właśnie z myślą o takich osobach jest ona przewidziana. Jeśli chodzi o pozostałych graczy, to oczywiście tutaj pozostawiam już wam wolną rękę, co o tej produkcji myślicie. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy byście chcieli na moim kanale zobaczyć jeszcze ewentualnie już jakieś poważniejsze symulatory, no bo nie ma co ukrywać. To jest akurat taka typowa zręcznościówka, która z symulatorem nie ma zbyt wiele wspólnego, ale tak jak mówię, jest to fajna alternatywa dla osób, dla których symulatory są zbyt skomplikowane, a chciałyby jednak zagrać w jakąś grę traktującą właśnie o tym rolnictwie i myślę, że w takim przypadku jest to całkiem niezła propozycja. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek w jakiś sposób was zainteresował. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i właśnie tak jak mówię, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze jakąś grę z typu symulatorów u mnie zobaczyć, a być może kiedyś jeszcze w ramach urozmaicenia jakiś pojedynczy gameplay z tego typu gry się u mnie pojawi. Do usłyszenia!